Najważniejsze mam już z głowy załatwione, ale przygoda mi się... Tak, nawet milicja tu była. To tutaj też? Nieźle musieliście narozrabiać. Nie, no co pan. Cały zakład już wie o tym. Zapomniałem wziąć dowody i przez to... I przez kieszeń zauważyli, że nie macie dowodu i kazali wam go okazać, co? Bajeczki to możecie wstawiać w przedszkole, ale nie mnie. Ale jak Boga kocham, to... Siadajcie. To nie moja sprawa, milicja niech się tym martwi. Zwolniłem was na wtorek, a w środę i w czwartek nawaliliście bez uprzedzenia. No i co? Autobus przez was nie wyjechał na miasto. 3 dni was trzymali w pace? No nie, przez parę godzin, tylko do wyjaśnienia. No to nie ma o czym gadać. Ale ja to wszystko odrobię. Dzisiaj to już mogę nawet jeździć na 3 zmiany. Najważniejsze, że to mam załatwione i już mogę jeździć bez nerwów. Człowiek mu poszedł na rękę. Ale ja się na was odegram. Nie mówię o premii, bo to się rozumie samo przez się. Ale na gankę się wpiszę do akt, porozmawia się z dyrektorem. Ale tu chodzi o szkołę. O, prędzej mi tu kaktus wyrośnie, niż dostaniecie skierowanie do szkoły. No dlaczego niby mam nie dostać? Bo nie, bo to jest szkodliwe dla zakładu. Mamy już pracowników, którzy się uczą. No i co? Nie ma kto jeździć na zmiany. Wystarczy? Wystarczy. Ja dyrektorem niech mnie pan nie straszy. Już z ministrem rozmawiałem, to z dyrektorem też mogę. Zresztą dyrektor człowiek, zrozumie. A co do szkoły, to jest całkiem inna sprawa. W każdym razie klękać przed panem nie będę. Nie da pan skierowania, to se znajdę inną robotę. Nie dam. Poproszę o kartkę papieru. A po co? Piszę podanie o zwolnienie. Słuchaj, stary, co się u ciebie dzieje? Dyrektor jest wściekły. Znowu 3 kierowców porzuciło pracę bez wypowiedzenia i poszło do budowlanych. Idźcie do roboty. Nie widzicie, że mam ważną kontrolę.